Nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś nagrywałam z tej serii i czuję się, jakbym spotkała dawno niewidzianego przyjaciela. A mowa oczywiście o serii, krótko mówiąc, kilka rzeczy, które mnie drażnią w tym przypadku w komunikacji miejskiej. Całkowicie szczerze wam powiem, że pomysł na ten odcinek zrodził mi się już kilka miesięcy temu, ale wtedy znowu wszystko pozamykali. No i jakbym nagrała ten odcinek, to nie byłby on adekwatny do obecnej sytuacji. Teraz to się trochę zmieniło, dlatego zaczynajmy. Mohery! Szacunek do starszych ludzi mam, miałam i zawsze mieć będę. No i nie mam problemu, żeby ustąpić miejsca starszej osobie w autobusie. Ale jak powiedziałam, starszej osobie. Osobie. Trochę tego nie kumam, dlaczego niektórzy starsi ludzie, w momencie, gdy ktoś im ustępuje miejsca, na owym miejscu stawiają swoje zakupy, na przykład swoje zakupy, a nie siadają na tym miejscu. Nie wiem, może w tym jest jakaś większa logika czy coś i ktoś będzie w stanie mi to wytłumaczyć w komentarzu. To poproszę. No ale jak widzę taką starszą babcię, która ledwo stoi na nogach, no to mówię, proszę, proszę bardzo, niech pani sobie usiądzie. A ona zamiast usiąść stawia te swoje zakupy, to w głowie mam tylko jedno pytanie. Gdzie sens, gdzie logika? Miałam kiedyś taką sytuację, właśnie kilka miesięcy temu, jak jechałam na trening, że siedziałam sobie w miejscu, gdzie były cztery siedzenia. Na ukos naprzeciwko mnie siedziała jeszcze jedna pani. Obok mnie były cztery miejsca, z czego jedno było wolne i spokojnie można było tam sobie usiąść. Wchodzi sobie taka starsza pani, może nie takim krokiem jak ja teraz, ale wchodzi i kieruje się w moją stronę. Widzę w jej oczach, że ona chce usiąść na tym miejscu, gdzie ja siedzę. No ale czekam cierpliwie, no bo widzę, że obok mnie jest miejsce, tak? I można tam usiąść. No ona staje tak jakby centralnie naprzeciwko mnie. No więc ja bez chwili namysłu mówię, proszę, proszę bardzo, niech pani sobie usiądzie. Nie miałam z tym w ogóle problemu, tym bardziej, że za chwilę miał być mój przystanek, no ale po prostu tego nie rozumiałam, to było w ogóle nielogiczne. Młodzi ludzie, szlak mnie trafia, jak taki małolat, na przykład w moim wieku, siedzi sobie w autobusie, przegląda Face'a, widzi, że wchodzi jakaś właśnie starsza osoba, on udaje, że jej w ogóle nie widział, tylko po to, żeby jej nie ustąpić miejsca. Naprawdę nie wiem, kto tych ludzi wychowuje, chociaż czasem sobie myślę, że... Dziwne sytuacje zdarzają mi się przeważnie wtedy, kiedy jadę na trening. No i tak znowu będzie w tym przypadku i jeszcze w kolejnym. Był to piątek po południu, koło godziny 16. Było to w ogóle jeszcze przed wirusem, czyli no dawno. Miałam torbę i miałam ciężki plecak z laptopem, bo jechałam zaraz po tym do taty, pamiętam. Autobusie było full ludzi, ale po prostu... Człowiek na człowieku niemalże. Wchodzę sobie, mam słuchawki, słucham wiadomości, radia, coś tam. I wchodzi również taka starsza pani o balkoniku. Jedziemy i jest dość taki ostry zakręt. No i ta pani z balkonikiem się przewróciła po prostu. Zgadnijcie, ile osób jej pomogło? Ja? Dzień dobry. Plus jeszcze jeden pan. Inni stali po prostu jakby nigdy nic się nie stało, wszystko jest okej, nie? Głowa w sufit. Ja w ogóle, co ja tu robię? Kajo jada. Ten pan podnosi ten balkonik, ja z tym plecakiem między nogami podnoszę tą panią, pytam się, czy wszystko okej, na co ona odpowiada. Tak, tak, wszystko okej, spoko, dziękuję. Oczywiście nie miała gdzie usiąść, więc trzymałam się czegoś i trzymałam ją do końca, żeby się już jeszcze nie przewróciła. No i jeszcze jedna sytuacja związana stricte ze mną. Było to jakoś 3 tygodnie chyba po moim wypadku na nartach, więc generalnie chodziłam z rozwaloną nogą i jechałam na trening, ale nie w celu trenowania, tylko w celu po prostu spotkania się. Również miałam ten ciężki plecak z laptopem. Generalnie miałam taką, bym powiedziała, dość dużą ortezę na kolanie i było widać, że ledwo stoję na tej nodze. Nie było w ogóle miejsca. No i ja nie należę do takich osób, która podejdzie do kogoś i powie, przepraszam bardzo panią, pana, czy mógłby mi pan, pani ustąpić miejsce, bo mam trochę rozwaloną nogę i stanie jest bolesne. No i było widać, że się trochę męczyłam, nie? No ale nikt, w ogóle nikt nie ustąpił mi miejsca. No przeżyłam, jak widać, dojechałam i korona mi z głowy nie spadła, co nie? Ale no to tylko pokazuje, że nie wiem, co by się musiało stać, żeby ludzie zaczęli zwracać uwagę na innych. Na taką babcię o balkoniku, która ledwo stoi i może się przewrócić i może jej się coś stać. Nawet na młodego człowieka, który ma po prostu coś mu się stało, tak? I widać, że nie wiem, ledwo stoi, źle się czuje, cokolwiek. Serio, nie wiem, co by się musiało stać, żeby ludzie zaczęli zwracać uwagę na innych. No dobra, to przejdźmy teraz do kierowców. Kilka razy zdarzyło mi się jechać autobusem, którym kierowała kobieta i za każdym razem zastanawiałam się, czy dojadę na miejsce żywa. Żeby nie było, kierowca facet też nie jest idealny. Wyobraźcie sobie, że jedziecie sobie autobusem. Nagle czujecie, że autobus przyspiesza. Są światła, a kierowca chce zdążyć przed czerwonym. Przyspiesza jeszcze bardziej.
pewnym momencie czujesz, że zaraz wylądujesz na przedniej szybie. Tak, kierowca musiał hamować, ostro hamować. A ronda to już w ogóle, to jest już hit. Wjeżdżają rozpędzeni, a ja tylko widzę, jak mi całe życie przelatuje przed oczami. Tak sobie myślę, że może oni się minęli z powołaniem. Chcieli być rajdowcami, a zostali kierowcami autobusów. Coś poszło nie tak. Jero, nie. Słyszeliście kiedyś o rozwodach w autobusach? Wyjątkowo nie jechałam na trening, a jechałam po Czarka na Dworzec. Siadam sobie w autobus koło mojego domu. Jestem tak jakby na środku autobusu. Przede mną jest pani z dużą walizką, starsza pani, a za mną jakiś facet. Matko kochana, żałuję, że nie siedziałam na samym końcu, żebym po prostu mogła to nagrać, naprawdę. Oddawaj moje spodnie! Nie oddam ci tych spodni, te spodnie kupiła moja mamusia, one są moje! Gość zdejmuje obrączkę z palca, rzuca w nią coś tam, krzyczą do siebie, ona rzuca w niego jakąś bluzą. Co się tam działo? To ja nie wiem. Wysiadam na dworcu, czekam na już autobus, który mnie zawiezie do Katowic. Na moje szczęście ta pani wsiadła razem ze mną. Ona usiadła centralnie koło mnie. Już pominę fakt, że nie miała maseczki przez pół drogi, jakby okej, nie pierwsza, nie ostatnia taka osoba. Ale ona praktycznie całą drogę siedziała i robiła taki pusty wzrok, po prostu pusty wzrok przez cały autobus i się bawi swoimi ustami. Dojechałam do Katowic, odebrałam Czarka, idziemy i nagle mówię: Czarek? Oczywiście opowiedziałam mu całą historię. Czarek? Patrz, co ta kobieta. Okej. Okay. Jesteśmy w Bytomiu, spotkaliśmy się z Wojtkiem. Oczywiście Wojtek też usłyszał całą tę historię. I nagle mówię: panowie, to jest ona, to jest on. Razem. Oni się zdążyli rozwieść i znowu pobrać. Cudownie. Awanturujący się ludzie to chyba norma, prawda? Zamiast na spokojnie porozmawiać, wyjaśnić nieporozumienie, to dzieje się to. Panie, bo zaraz zadzwoni na policję. Albo choć wyjdziemy na zewnątrz, to inaczej to sobie wyjaśni. A ty tylko w spokoju słuchasz tej przepychanki słownej i patrzysz na zegarek, czy nie spóźnisz się przypadkiem na trening. To teraz mam zamiar niektórych z was opierdzielić. Ponad 60% z was mnie nie subskrybuje. Nieładnie. Dlatego walnij teraz ten czerwony przycisk subskrybuj, żeby zamienił się na szary, a następnie najlepiej przybij dzwona, żebyś po prostu dostawała wszystkie powiadomienia o kolejnych filmach. A teraz ja wam już dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!